Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się teraz na pewną historię. Mateusz 9. Od 27 wersetu przeczytamy sobie. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając, mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im zdrowo. No to już jest nieważne. Ale do 29, bo dlaczego on im to przykazywał, to jest inny temat. To jest nie nasz temat dzisiejszy. Nasz temat to jest te pierwsze dwa. Widzimy, że chcę powiedzieć na temat przyjmowania od Boga, przyjmowania w wierze. Dwudziesty siódmy werset mówi: gdy Jezus odchodził stamtąd, no skąd On odchodził? Odchodzi z miejsca, gdzie wskrzesił dziecko. Rzecz się dzieje w miejscu, w którym Jezus wskrzesza dziewczynkę. Sytuacja, która tam się zdarzyła, jest obserwowana przez wielu ludzi, jest o tym mówione. No, zaczyna się mówić na tym terenie, że Jezus wskrzesił dziecko. Dowiaduje się o tym dwóch ślepców. Oni zaczynają pewien ruch. Chcę, żebyście zauważyli, co zaczynają robić. Są ślepi, czyli mają poważny problem życiowy. Pierwszą rzeczą, którą robią, tak, słysząc o tym, że Jezus wskrzesił dziecko, co robią? Szukają tego Jezusa. Zobaczcie. Widzimy, że wiara to nie jest coś pasywnego. Wiara nie jest pasywna. Wiara sobie nie leży, nie siedzi. Rozumiecie? Wiara, kiedy się dowiaduje o czymś, prawda? Ona natychmiast zaczyna iść w tą stronę. To, co jest bardzo ważne, że wiara to jest aktywna rzecz. Musisz zobaczyć, że wiara jest aktywna. Aktywna. To znaczy, że jeżeli ja się dowiaduję o jakiejś zasadzie duchowej, to wiecie, co zaczynam robić? No iść w tą zasadę. Iść w tą zasadę. Jak ja się na przykład dowiedziałem z Pisma Świętego, że na chorych mam kłaść ręce, a oni będą uzdrowieni, to teraz wiecie, jak wyglądało moje połączenie tej informacji z wiarą? No, zacząłem na ludzi ręce kłaść. A ludzie mówią tak: jak wzrosnę w wierze, to będę kładł ręce na ludzi, żeby ich uzdrawiać. Ja mówię: ale jak ty wzrośniesz w wierze, powiedz? Co to jest dla ciebie wzrosnę w wierze? Wiara zaczyna być uruchamiana w momencie, kiedy ty pójdziesz i zaczniesz kłaść ręce. Dowiedziałeś się o zasadzie jakiejś? Tak, to idź i kłaść ręce. Zrób to. A nie czekaj, bo wiara jest czynna. Zobaczcie, oni idą, szukają Jezusa, robią ruch. I teraz tak. Gdy Jezus chodzi, bo szli za nim dwaj ślepcy, oni dowiadują się, gdzie On jest i idą za Nim, prawda? Dowiadują się, gdzie On jest i zaczynają za Nim iść, zaczynają podążać za Jezusem. Czy są uzdrowieni? Nie, dalej są ślepi. A więc podążanie za prawdą, rozumiecie, to jeszcze nie jest manifest mocy. Można wiedzieć o jakiejś prawdzie, ok? Można rozmyślać o tej prawdzie, ale to jeszcze nie przyniesie ci sukcesu. Wielu ludzi, wielu chrześcijan, oni na przykład nie zaprzeczają uzdrowieniu. Oni mówią: no tak, my wiemy, uzdrowienie jest. Ja mówię: dlaczego ty zdrowy nie jesteś? Jakie jest uzdrowienie? Bo sama wiedza i sama zgoda na jakąś prawdę,
to jeszcze nie jest wiara. Zgoda na jakąś prawdę, że zgadzam się z tym, że Jezus zrobił, to nie wiara jeszcze jest. Oni idą za tym Jezusem, idą za tą prawdą, ale oni nadal są ślepi. Wołając i mówiąc, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Wołają i mówią, zmiłuj się nad nami. No i dalej są ślepi. Co to znaczy? No to znaczy, że proszenie Boga o uzdrowienie nie działa. Znają zasadę. Proszą go. I dalej są ślepi. Kiszka. Proszenie Boga o uzdrowienie nie działa. Bo to nie jest wiara. Proszenie Boga o coś, to nie jest wiara. Proszenie Boga nie jest wiarą. Proszenie Boga to nie jest wiara. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi. Przyszli do niego. I co? I dalej są ślepi. Można wejść w miejsce silnej Bożej obecności i może się nic nie zdarzyć. Ktoś, kto uzdrawia chorych, może kłaść na ciebie ręce, choć przed chwilą uzdrowił 100 chorych, to jeśli ty nie będziesz wierzył, to może się nic nie wydarzy w twoim życiu. A nawet jeśli się wydarzy, czyli zostanie uwolniona moc przez tego człowieka, to w ciągu najbliższego czasu, bez uruchomienia twojej wiary, ta rzecz zniknie. Zostaniesz uzdrowiony na chwilę. Oni weszli do domu Jezusa i dalej byli ślepi. No bliżej być nie można. No jest mieszkanie, w którym mieszka Jezus. Łóżko, na którym śpi Jezus. Oni siadają na łóżku, w którym śpi Jezus. Być może przy stole, przy którym jada Jezus. I nadal są ślepi. Są w potężnej Bożej obecności. Są na bardzo małej przestrzeni z potężnym władcą wszechświata. I dalej są ślepi. Cholera, to nie działa. Ile ja słyszałem nauczań różnych, dziwnych. Ja mówię, wiesz co? Niech ci ludzie, którzy tak nauczają, przyjadą i zrobią w Polsce tą robotę. Niech oni to zrobią tutaj. Ja jestem ciekawy. Tak to wyjdzie. Rozumiesz? Bo to jest w ogóle, bo to jest kupa nieprawdziwych rzeczy opowiadanych ludziom. Rozumiecie? Kupa nieprawdziwych rzeczy. Można być w Bożej obecności i nadal mieć problem. Można być uderzonym przez Bożą moc, tak? I na chwilę problem odskoczy od ciebie, ale za chwilę wróci. Jeśli co? Jeśli tego nie powiążesz ze swoją wiarą. To, co oni robią najlepszego, to to, tak? Że oni zaczynają szukać. Szukać. Czyli wiara, początek wiary to jest taki, że jest jakaś prawda i ja za tą prawdą zaczynam podążać. Ale nie wystarczy, że ja tą prawdę sobie rozpoznałem. Nie wystarczy, że ja się zgadzam z tą prawdą. Nie ma miejsca na proszenie Boga w tym miejscu i nie można liczyć na to, że wejście w Bożą obecność za pomocą czyjejś wiary czy mocy, tak, przyniesie mi trwały sukces. Za żadne skarby. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ślepi. I co? I rzekł im Jezus. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak jest, Panie. Oni wierzą, że mogą, że może im to uczynić. I dalej są ślepi. Można wierzyć, że Bóg cię uzdrowi, że Bóg cię dotknie. Tylko, że to nie jest żadna wiara. Oni mówiąc, że wierzą,
że on może to uczynić, rozumiecie? Nadal są ślepi. Oni przez cały czas, na tą chwilę, nawet używając słowa wiara, tak? Uwalniają nadzieję, że coś się jednak wydarzy. Na co się liczą. Ale wiara to nie jest nadzieja. Chociaż jest nazywana wiarą. Nadzieja to oczekiwanie, że coś się zdarzy. To nadzieja. Oni siedzą w domu Jezusa i tak naprawdę mają nadzieję, że coś się wydarzy. Kiedy On pyta, czy wierzycie? Oni mówią, tak, wierzymy. Ile ja spotkałem chrześcijan, którzy mówią, tak, wierzę. Ja mówię, to czemu nie masz? Czemu nie masz, jak wierzysz? Kto zawodzi? No kto zawodzi? Bóg pewnie. Widzisz? Jaki? Kłamczuk. Zawiódł cię. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekli Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli, tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. Oni w tym momencie dopiero uruchomili wiarę. Oni uruchamiają wiarę. Jezus całą odpowiedzialność składa na nich. Niech wam się stanie według wiary waszej. Niech wam się stanie według wiary. Chcę, żebyście zrozumieli zasadę. Bóg się nigdy z tej zasady nie wycofa. On zawsze powie, niech ci się stanie według tego, jak twierdzisz, że masz. Ci ludzie dopiero w ostatniej chwili się reflektują. I co? I następuje natychmiastowy manifest. Bo wiara nie zawodzi, przyjaciele. Wiara to pewność. Wiara to pewność. To pewność, że to, w co wierzę, wykonało się w moim życiu. Tu i teraz. Oto siedzi ślepy, tak? W domu Jezusa. I pojawia się w nim taka myśl. Widzę. I wtedy ręka Boga dotyka go. Widzę. Niektórzy myślą, że najpierw ręka Boga dotyka, a potem pojawia się myśl widzę. Nie. Wiara to pewność. To pewność. To pewność. To pewność. Ci ślepi siedzą, mają zamknięte oczy. Rozumiesz? Nic nie widzą. Ale oni w tym momencie mówią, ok, jesteśmy u kresu naszej drogi. Widzimy. I ręka Boga zaczyna ich dotykać. To jest wiara. Tak to działa. To nigdy nie działa od drugiej strony. Nigdy. Nigdy. Rozumiecie? Ja nie czekałem, aż mi przestanie boleć noga. Tylko poszedłem do pracy ze spuchniętą nogą i z wodą w środku, mówiąc, że nie mam wody. Rozumiecie? Ja nie poszedłem do szpitala, chociaż miałem skierowanie do szpitala i wykupione już szczepionki. Ponieważ uznałem, że nie mam raka. Ludzie bez raka nie idą do szpitala. Rozumiecie? Po prostu. Przez całe swoje życie rozwijam się w wierze. Wtedy, kiedy wierzę, ręka Boga dotyka mojego życia. Wtedy, kiedy wierzysz, ręka Boga dotyka twojego życia. Kiedy znasz jedynie prawdę, zgadzasz się z nią, żywisz nadzieję, że nastąpi zmiana. Rozumiesz? Kręcisz się wokół prawd. Wchodzisz w Bożą obecność. To żadna z tych rzeczy nie jest kropką nad i twojego sukcesu. Kropką nad i jest pewność, że masz. Że masz. Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam. Oni uwierzyli, ci ślepcy, że otrzymali.
Oni uwierzyli, że widzą. Oni uznali siebie za widzących. Wtedy ręka Pańska dotknęła się. Zobacz, co on mówi. Niech wam się stanie nie według mojej mocy. Według wiary waszej. On to zawsze mówił. Rozumiesz? Kiedy rozmawiał w ten sposób, on tak mówił. Wielu ludzi mówi, wiesz, że są przypadki, że Jezus nie pytał o wiarę. Ja wiem, że są przypadki, że nie jest to opisane. Uważasz, że Jezus to jest postać, która ma wzgląd na osobę? Uważasz, że jednego pyta o wiarę, a drugiego nie pyta, tak? Jednego uzdrawia z uwagi na to, że wierzy, a drugiego dlatego, że ma takie hobby, tak? W mojej Biblii jest napisane, że Bóg nie ma względu na osobę. W różnych miejscach nie jest napisane coś. Ale to, że nie jest napisane coś, to nie oznacza, tak? Że w tych momentach Bóg zmienił radykalnie zdanie na jakiś temat. Bo Słowo Boże mówi, że każda sprawa niech opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Ja mam masę świadków na podstawie historii biblijnych, że Jezus pyta o wiarę. Albo informuje takie postacie, jak ta kobieta, która go dotyka, mówi: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. On nie mówi: moja moc cię uzdrowiła, on nie mówi: moc Jahwe cię uzdrowiła, on mówi: wiara twoja cię uzdrowiła. Wiara twoja. W wielu przypadkach wiara, tak? Wiara nie jest werbalizowana, ale jest widoczna. Jest napisane: i Jezus, zobaczywszy ich wiarę. Co to znaczy, że on zobaczył wiarę tamtych ludzi? No kurczę, sufit odebrali w mieszkaniu, żeby swojego kumpla na kocu spuścić i żeby ich uzdrowił. Co to było? Co to było? To był akt wandalizmu, na to jest artykuł. Człowieku, czujesz klimat? Że masz spotkanie uzdrowieńcze, kupa ludzi, a tutaj młotki na umatyku. Kuje, dynk spada, rozumiesz, o co chodzi? I gościa ci spuszczają na rynkach i krzyczą w górę: ksiądz, połóż na niego ręce! Wiesz, co to jest? Wiara! To wiara jest, spuścić gościa przez dziurę w suficie. Sparaliżowanego. Czujesz klimat? To jest wiara. To się tak nazywa. To nie trzeba powiedzieć, że się wierzy. To nie trzeba powiedzieć, to trzeba kumpla na lince spuścić przez ciebie, to znaczy, że ty wierzysz. Jezus będzie: i zobaczył Jezus wiarę. Setnik, tak? Jezus nie mówi, nie rozmawia z setnikiem o wierze, ale mówi: takiej wiary nie widziałem. Co to znaczy? Setnik duchową zasadę rozpoznał. Bóg potrzebuje twojej wiary. I nie daj się wkręcić dziwnym kaznodziejom, którzy będą cię klepać po plecach i mówić: nie, nie trzeba tam. Wystarczy wiara usługującego. Ja wiem, jak wystarczy wiara usługującego. Że potem 70% ludzi z powrotem jest chorych. To wiem. I nie mam na to zgody żadnej. Bo ludziom się wkręca, że nie muszą wierzyć. Wkręca się im. Albo w stanach podniecenia, ekspansji pewnej, rozumiecie? Ja coś wam powiem. Jak się robi spotkanie uzdrowieńcze, robimy masę spotkań uzdrowieńczych. Jak robi się spotkanie uzdrowieńcze, wprowadza się odpowiednią atmosferę na daną chwilę, rozumiecie? To w danej chwili, tak, jest takie otwarcie, że ja na podstawie swojej wiary uzdrawiam chorych. I chorych się uzdrawia na podstawie swojej wiary. Tylko żeby oni później mogli utrzymać swoje uzdrowienie, tak? Kiedy atmosfera opadnie emocjonalna, kiedy Ceroński do domu pójdzie, to oni muszą mieć swoją wiarę. Hejgen mówił krótko: wypędzę z ciebie demony, uzdrowię cię, ale ja pracuję do 16. O 16 idę do domu, bo mi Oreta robi lunch. Żona jego. I zostaniesz sam. I demony będą chciały wrócić. I musisz być pełen Ducha Świętego i musisz wierzyć, bo inaczej one wrócą. A więc przyjmij dziś Jezusa, rozumiesz? I zacznij chodzić w wierze. No proste chyba. Co ty myślisz, że co?
On zawsze mówi, póki ja jestem przy tobie, demon nie wróci, bo on się nie boi. Ale on się musi ciebie bać. A nie mnie. Co zrobisz? Zadzwonisz do mnie? Powiedz, że wystraszył demona, co wrócił? Będziesz dzwonił do mnie? Pomóc się o mnie, pomóc się o mnie, pomóc się o mnie, pomóc się o mnie? Musisz działać na podstawie swojej wiary. Od Boga przyjmujemy przez wiarę. Musisz wierzyć, że On może, musisz wierzyć, że On chce, musisz znać, tak? Zasady, które tym kierują, tak? Ty musisz te rzeczy w sobie wszystkie pozbierać do kupy. Nie możesz powiedzieć w ogóle o, wystarczy mi to, że sobie idę za Jezusem. Idę sobie za Jezusem, no i zobaczymy, co się wydarzy w tym wszystkim. Nie można. Dowiadują się o miłosierdziu, nic nie działa. Proszą o miłosierdzie, nic nie działa. Wchodzą do niego do domu, nic nie działa. Kurczę, ciągle ślepi. A Bóg pyta, czy wierzysz, że mogę to uczynić? Wierzę. No to niech ci się stanie na podstawie twojej wiary. Zaraz zobaczymy. Jak wierzysz, to będziesz miał. Mówi Bóg. Jak wierzysz, to będziesz miał. Wierzysz? Wierzysz? Wiesz, o co chodzi. Bo jak wierzysz, to będziesz miał na pewno. A jak nie wierzysz, to nie mogę ci pomóc. Tam jest taki jeden fajny motyw. Ojciec mówi, Panie, uzdrów mojego syna. On mówi, jeśli możesz, to uzdrów mojego syna. A Jezus mówi, jeśli mogę, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. On mówi, Panie, wierzę, pomóż mnie do wiarstwu memu. To jest mistrzowski tekst. Ja kocham ten tekst, bo to jest tekst, wow, to jest prawdziwy tekst, to jest tekst szczerego człowieka. Bo on wierzy, tak, ale niedowiarstwo atakuje jego duszę, bo niedowiarstwo to nie jest niewiara. Niedowiarstwo to jest zespół demoniczny, który atakuje twoje emocje. Rozumiesz? Niedowiarstwo to trzeba nauczyć się kopać, proszę ciebie, tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Rozumiesz? Ty się tego musisz nauczyć robić. Tak traktuje się demoniczne siły niedowiarstwa. Rozumiesz? Natomiast wiara, tak, to jest pewność, że to, co powiedział Bóg, wydarzyło się w moim życiu w momencie, kiedy ja się na to zdecydowałem. Zdecydowałem się, żeby być zdrowy, to jestem zdrowy, dziękuję uprzejmie, nie rozmawiam z nikim więcej o swoich chorobach. Nigdy! 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 No bo przecież zdrowi nie rozmawiają o swoich chorobach. Zdrowi nie pytają, dlaczego, po co, czemu. A więc, jeśli rozmawiasz o swoich chorobach, zastanawiasz się, to znaczy, że nie wierzysz. Poddajesz wątpliwość. Wątpliwość. Rozumiecie? Ludzie muszą zobaczyć, jak to działa. Że to nie ma, że to się poddaje wątpliwość. Trzeba doktora Strange'a oglądać po prostu parę razy od początku do końca, od początku do końca, aż się zaskoczą, co chodzi w życiu. Jak Biblia nie pomaga, to doktor Strange. Człowieku, to jest mistrzostwo świata w ogóle, tam się dzieje. Pamiętacie, tam od początku to jest cały film o wierze. Od początku. On jest chirurgiem, jednym z najlepszych chirurgów, jakichś tam naczyniowych, nie wiem jak to jest. Nie? Kręgosłupy też ludziom w ogóle reperuje, różne rzeczy robi. I sam ulega wypadkowi samochodowemu. Pęka mu kręgosłup, przestaje być chirurgiem, nie może być chirurgiem. W ogóle ręce mu się trzęsą, w ogóle dramat jest z nim. Dowiaduje się natomiast, że jest gdzieś jakaś w ogóle buddyjska mniszka. Znaczy w ogóle, że gdzieś można być uzdrowiony. Jedzie gdzieś tam do Tybetu, wchodzi w ogóle, dokazuje, że to mniszka buddyjska. Wchodzi tam do niego środka i ona do niego mówi w ogóle, że jest, mówi, rzeczywistość duchowa
w ogóle, tak. A on mówi, rzeczywistość duchowa, ja jestem racjonalistą. Co w ogóle? I ona podchodzi do niego i uderza go w klatkę. Uderza go i duch z niego wypada. I leci w kosmos. W ogóle. I wraca z powrotem i on mówi do niej, wow! Ona mówi, jest rzeczywistość duchowa. Ona mówi, jak ja mam w to uwierzyć? Jak? I zaczyna się cały film o wierze. O wierze, film o wierze. Ona mu zadaje pytania, jak uwierzyłeś w to, że jesteś najlepszym chirurgiem? Po prostu w to uwierzyłeś. Uwierzyłeś w to, że możesz zostać najlepszym chirurgiem w Stanach Zjednoczonych. Mówi wierzyć i ona go uczy wierzyć. To jest relacja między Bogiem a człowiekiem. Nie? Wiara to jest coś, ludzie, co towarzyszy naszemu życiu od początku do końca. Ona się dopiero skończy, kiedy do nieba pójdziemy. Wiara jest walutą tej ziemi. Tam już nie będzie ci potrzebna wiara. Tam będziesz widział Boga. A tu potrzebujesz wiary. Na nowej ziemi też nie będziesz potrzebował wiary. Rozumiesz, o co chodzi? Już nie będzie wiara żadna potrzebna. Będziesz sobie siedział z Jezusem na tronie w Jerozolimie, zarządzał wszechświatem, będzie pięknie. Ale teraz ci potrzebna wiara. Ty musisz budować wiarę. Ty musisz rozwijać wiarę. Ty przez wiarę wszystko możesz wziąć, a bez wiary niczego wziąć nie możesz. Ty musisz myśleć w tych kategoriach. To nie ma jeszcze, to się zdarzy jakoś. Po prostu. Od Niego tylko tak można coś wziąć. Kiedy wierzysz, Jego ręka Cię dotyka. Kiedy nie wierzysz, nie dotyka. Możesz błagać, krzyczeć, jęczeć, chodzić, szukać, rozumiesz? Przypominać Mu Jego miłosierdzie, różne rzeczy, wykrzykiwać. Nie, nic to nie da. Pamiętaj, postaw na swoją wiarę wszystko. Nie na czyjąś wiarę. Przez wiarę wszystko przyjmiesz od Boga. Wszystko. Ufaj w każde Jego słowo. Weź Jego słowo. Przytaczaj sobie to słowo. Rozmyślaj o tym słowie. Rozważaj je. Bądź pełen tego słowa. Mów, Panie Boże, skoro Ty tak powiedziałeś, to jest taki amen. Ja będę w to wierzył, ja będę to mówił teraz. Cały czas, cały czas, cały czas. Cały czas. Dlaczego Abraham jest nazywany ojcem wiary? Bo ten facet w ogóle uwierzył. Uwierzył. Słowo Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Człowieku. 19 lat chodzi i mówi, że jest ojcem wielu narodów i dzieci nie ma. 19 lat wcześniej Bóg do niego powiedział, będziesz Abraham, ojciec wielu narodów. A on dopiero za 19 lat dziecko ma. Czujesz klimat? 19 lat chodzi, ogłasza słowo. Człowiek ruchu wiary następny. Rozumiesz? Protoplasta. Tak. Wyobraź to sobie. Wyobraź, przedstawia się wszystkim. Karawana jedzie, człowieku, pytają, zatrzymują się przy jego gospodarstwie. On wychodzi, witam, kłaniam się, bo gość w dom, Bóg w dom, w ogóle wiesz, jakie imię twoje? Abraham, pokaż nam dzieci swoje. Mówi szef karawany, pochwal się nimi, nie mam dzieci. Nie masz dzieci? A masz imię, że masz dzieci. Rozumiesz? Bóg mnie dał. 19 lat już ogłaszam, że mam dzieci. 19 lat ogłasza, że ma dzieci. A nie ma dzieci. No. Rozumiecie? Chodzi o to, że my się musimy tak chwytać i koniec. Jak Bóg coś powiedział, to ja się tego trzymam jak koń dyszla. I co mnie obchodzi, co mówi w ogóle moja dusza, co mówi świat, co mówią okoliczności.
Ja wiem, że się wiele zawiodłem. Ja się zawiodłem na sobie, zawiodłem na ludziach. Mam różne doświadczenia, mam różne spiętrzenia w sobie. I tam wszędzie, i tam zawsze będzie mój wzrok chciał biec. Muszę się wytrenować w tym. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiara nie jest z czytania Pisma Świętego. Wiara jest ze słuchania. Słowo Chrystusowe to nie jest czytanie Pisma Świętego. Tam jest greckie słowo rema. Słowa jest słowo rema, czyli usłyszane słowo. Usłyszane słowo. Ktoś powie, to co ja mam robić? Powiedzieć ci, co masz robić? Zacznij mówić prawdy Boże. Mów te prawdy, będziesz je słyszał. Mów, jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy. Najzdrowszy, no zdrowszy być nie mogę. Jestem zdrowy jak byk rozpłodowy. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem zdrowy, jestem zdrowy. Rozumiesz, o co chodzi? Potem, jeśli się zdarza choroba, to ty jesteś... To ty pierwszą reakcję, którą masz, ty jesteś pełen wiarygodności. Zdrowy jestem! Oglądaliście film Motywacja? Z Sylwestrem Stallone? Następny film, cały na temat wiary. Cały na temat wiary. Jest gość, który napisał książkę coachingową. To jest film o gościu, który napisał książkę coaching. Coach taki. Ale on jest ukryty i pod czyimś nazwiskiem tą książkę wydaje, bo on nie chce być ujawniony. Jest pewien dziennikarz, który poszukuje tego coacha, bo on jest w ogóle niesamowity. Ta jego książka doprowadziła do rozwoju takiego życiowego mnóstwo ludzi. I wszyscy chcą się dowiedzieć, kim naprawdę jest autor tej książki. Jeden dziennikarz się tego podejmuje. Ten dziennikarz pali dwie paczki papierosów dziennie. Jest w ogóle strasznym palaczem papierów. I on go gdzieś tam namierza tego coacha i tak dalej. I ten, i mówi, ten coach mówi, ja nie robię żadnych wywiadów, w ogóle ja, wiesz, nie zgadzam się na żadne te. On mówi, bo ty taki coach jesteś, tak naprawdę ty w ogóle nie potrafisz nikogo zmotywować. Wiesz, a on mówi, nikogo? Chodź. I to się na plaży wszystko dzieje. Idzie z nim na plażę i mówi tak, palisz papierosy? On mówi, palę, chcesz rzucić? A on mówi, chcę. Powiedz, że nie palisz. A mówię, ale ja palę. A mówię, ale nieważne. Powiedz to, czego chcesz. Powiedz, chcesz mi palić? Chcę. To mów. No ale to jest śmieszne. Jest ono brzegiem morza, z którego mówi, mów. Mów. No, nie palę. No i głośniej. Nie palę. Głośniej! Do rana mu kazał krzyczeć, że nie pali. Do rana. Do rana stał. Walił go w ręce, mówi, głośniej, dawaj, dawaj, dawaj. Rano się zbliża. No nie? Jest ranek, wiesz, słońce wschodzi, ten coach do niego mówi tak, wyjmuje z jego kieszeni papierosy, no nie? I mówi, chcesz zapalić? On mówi, ja nie palę. Już nigdy nie zapalił papierosa. Ty. Mówi, ja nie palę, no znacie. On mówi, to wyrzuć, to ten wziął te papierosy, wrzucił w morze. Rozumiesz? To jest wiara. Wiara jest ze słuchania. Czego słuchamy? Słowa Chrystusowego. Wypowiadaj to słowo. Mów. Ono zacznie pracować w tobie. Zacznie budować się od środka. Potem zaczniesz wypowiadać, tak, już to, w co wierzysz. Osłuchaj się sam siebie. Przebywaj też wśród ludzi wiary. Nie przebywaj wśród ludzi niewiary. Nie się ciągnę wśród ludzi, którzy mówią oni tak mówią. To jest jeden wielki bełkot niewiary, jeden wielki bełkot niewiary, jeden wielki bełkot, bełkot. Rozumiesz? Nie dzwoń do nich, nie rozmawiaj z nimi, nie pisz. Tak? Jak ktoś będzie chciał z tobą rozmawiać, to masz autorytet nad tym. Jak ktoś będzie do ciebie mówił, tak, wiesz co, wiesz, bo ta rzecz to jest trudna, ty będę go posłuchaj, nie mów do mnie tego, bo nie będę z tobą rozmawiał. Jestem odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. W moim życiu rzeczy są proste. Ja, jeżeli w coś uwierzę, tak, to tą rzecz osiągnę. Ja wierzę w to, że ta sprawa zostanie załatwiona pozytywnie. A jak jeszcze raz będziesz do mnie mówił, że nie zostanie, to odejdę z twojego życia na zawsze. Na zawsze. Nie powąchasz kurzu po mnie nawet. Nie mów do mnie tych rzeczy.
zadysponuj tym. Nie siedź w takim kotle ciągłej niewiary. Nie idź też na kompromisy w ten sposób, że ty w ogóle pozwalasz sobie na dysputy niewiary, na rozważania niewiary. Na sobie leżysz i myślisz jakąś niewiarę. O, nie uda się. Bon. Uda się. Bo tak powiedział Bóg. Buduj to w sobie. Nabierzesz kultury wiary w pewnym momencie. Będzie dla ciebie proste. Przyjmowanie w wierze będzie proste. Jak dla dziecka. Rozumiesz? Jak dla dziecka. Nie poddawaj się wtedy, kiedy niedowiarstwo atakuje ciebie. Niedowiarstwo atakuje. Takie ono jest. Kurczę, jest jak pies. Jak pies. Wściekły pies, który chce cię ugryźć. Żeby brać coś od Boga, trzeba wierzyć Bogu. I trzeba mówić tak, jak mówi Bóg.